Czy jeśli się zatrzymamy, to naprawdę stoimy w miejscu? Jasne, nie pokonuję w tym momencie żadnego dystansu. Co prawda mówię do was i wymachuję rękami, ale jeśli to przestanę robić, to wciąż muszę oddychać. Natomiast jeśli przestanę robić to, nagle w ciszy, która nastała, zdaję sobie sprawę z bicia własnego serca. Mięsień tłucze się wewnątrz chroniącej go klatki z żeber. Wibracje niosą się po całym ciele, a to przecież i tak nie jest jedyny ruch, który ma tutaj miejsce. Kiedy dotykamy własnego nosa, impulsy elektryczne przenoszą te informacje do naszego mózgu z prędkością niemal 400 km na godzinę. Nawet jeśli nic nie dotykamy, w ogóle się nie poruszamy, to nasze ciało nieustannie informuje nas o tym, co się z nami dzieje, nawet jeśli tym czymś jest stanie w miejscu. Choćbyśmy dali się zupełnie unieruchomić, nic nie zatrzyma wnętrza naszego ciała, krwi płynącej w żyłach, neuroprzekaźników, komórek będących w ciągłym ruchu. Gdybyśmy chcieli naprawdę stanąć w miejscu, musielibyśmy sięgnąć po inną metodę. Zamrożenie. Pierwszą osobą na własne życzenie zamrożoną po śmierci był psycholog James Bedford. Ze wszystkich ciał, które przed 1974 rokiem zaczęły być w ten sposób przechowywane, jego pozostaje ostatnim. Większość firm zbankrutowała, zwłoki, którymi się zajmowały, zostały odmrożone i pochowane. Zamrażanie i przechowywanie ciał to usługa rzadka, droga i kontrowersyjna. Nie ma żadnej naukowej gwarancji, żadnego fundamentu, który gwarantowałby, że w takie ciało będzie można jeszcze kiedykolwiek tchnąć życie. Nie ma nawet takiej obietnicy. Firma może sprzedać jedynie nadzieję. Zamrożenie całego ciała, a czasami jedynie mózgu, zawsze skutkuje bowiem pewnymi uszkodzeniami i nie mamy w tym momencie żadnej opcji, żeby je w ogóle naprawić. Jest tylko optymistyczne założenie, że kiedyś będziemy mieli. Nasuwa nam się w tym wszystkim jedno główne pytanie. Dlaczego w ogóle ekstremalne schłodzenie czegoś pozwala nam to coś dłużej przechowywać bez zmian? Co prawda nie jesteśmy w tym momencie w stanie zamrozić i odmrozić człowieka, przywrócić go do życia, ale już jego pojedyncze fragmenty, komórki, krew, każdą z tych rzeczy da się niejako zatrzymać w czasie, a potem, kiedy przyjdzie odpowiednia pora, przywrócić. Wszystkie procesy, które miałyby się przyczynić do tego, że coś zostanie uszkodzone, rozkład, parowanie, starzenie się, każda z tych rzeczy wymaga jakiegoś ruchu, a temperatura to nic innego jak właśnie ruch. To, co nazywamy temperaturą i to, co odczuwamy jako zimno lub ciepło, to mniejszy albo większy ruch cząstek. Nawet jeśli coś, jakaś rzecz stoi w miejscu, leży sobie bez ruchu, cząstki, które tworzą tę rzecz, wobec siebie nawzajem ciągle się poruszają. To jest ważne, bo gdybyśmy wzięli na przykład piłkę i rzucili nią, to oczywiście wprawiamy wszystkie cząstki, które tworzą tę piłkę, w jednakowy, wspólny ruch. Te cząstki zachowują się jako pewien zespół, jako układ, ale jednocześnie, nawet jeśli ta piłka już jest w ruchu, te cząstki mogą też poruszać się względem siebie, wewnątrz tej piłki. I ten ruch oraz ruch lecącej piłki to dwie niezależne od siebie rzeczy. To trochę tak, jakbyśmy jechali w tramwaju. Ten tramwaj porusza się w jakimś kierunku, my mamy taką samą prędkość jak ten tramwaj, ale jednocześnie, jeśli zaczniemy biec z jednego końca wagonu do drugiego końca wagonu, w którymkolwiek kierunku, będziemy też wykonywali osobny ruch względem tramwaju i względem innych osób, które w tym tramwaju się znajdują. Gdyby tramwaj cały czas jechał w tym samym kierunku, to moglibyśmy powiedzieć, metaforycznie oczywiście, że jak wszyscy zaczną się wewnątrz niego poruszać, to temperatura tramwaju wzrośnie. Kiedy czujemy zimne albo ciepłe powietrze, albo dotyk kogoś lub czegoś, receptory w skórze wykrywają ten niewidoczny gołym okiem ruch cząstek. Czują go i potrafią na niego zareagować. To kolejny zmysł pozwalający nam wykrywać coś normalnie niedostrzegalnego. Nawet martwi nie zatrzymamy jednak ruchu cząstek, które znajdują się wewnątrz naszego ciała. Serce może przestać pracować, mózg przestać wysyłać sygnały elektryczne, ale wszystkie te rzeczy z czegoś się składają. To coś nie ma żadnego powodu, żeby się zatrzymywać. Nasze ciała wciąż pozostają częścią otaczającego je świata, są podatne na jego wpływ.
Schłodzenie ciała oznacza, że ruch cząstek zostanie spowolniony do wystarczającego stopnia, żeby wyniszczające procesy nie mogły zachodzić. Oczywiście tak samo jak te dające życie nie mogą się odbywać w takich warunkach. Jednak właśnie to zatrzymanie ruchu, czyli zmniejszenie temperatury, pozwala nam przenieść daną rzecz w przyszłość. To wciąż jednak nie znaczy, że udało nam się w 100% zatrzymać. Ale zanim przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Huel. Huel to kompletny posiłek bogaty w białko, zawierający niezbędne witaminy i składniki mineralne, a do tego ekstremalnie prosty i szybki w przygotowaniu. Woda, dwie miarki Huel, wstrząsamy i gotowe. Możemy go wziąć ze sobą w trasę czy do pracy i nie musimy się martwić o przechowywanie, przyrządzanie, podgrzewanie czy cokolwiek. Huel jest gotowy do wygodnego spożycia. Można się nim nie tylko nasycić, ale też wspomóc, bo Huel to 26 witamin i składników mineralnych w jednym posiłku. Wiemy dokładnie, co i ile jemy, a to jest bardzo przydatne przy balansowaniu diety i przy okazji Huel to świetna furtka do budowania nowych nawyków, chociażby rano, kiedy zazwyczaj jesteśmy w pośpiechu, dzięki Huelowi możemy zacząć dzień od zdrowego i niezamulającego posiłku, który da nam energię do działania. Jeśli chcecie przetestować Huel, to w opisie znajdziecie mój kod, który da wam 50 zł zniżki na zamówienie. Możecie sprawdzić różne smaki i zobaczyć, czy to nie czasem idealne rozwiązanie dla was. Serdecznie polecam, a my wracamy do materiału. Minus 100, minus 200 stopni Celsjusza. Ekstremalnie niskie temperatury dla człowieka, ale nie najniższe możliwe do uzyskania. Nawet na takim poziomie jakiś ruch wciąż występuje, jest mierzalny. Jeśli chcielibyśmy zatrzymać cząstki w miejscu zupełnie, musielibyśmy osiągnąć tak zwane zero absolutne. Nazwa zera absolutnego bierze się od innej skali temperatury. Nie mówimy tu o stopniach Celsjusza, o stopniach Fahrenheita, ale o stopniach Kelvina. W naszych codziennych pomiarach to, co nazywamy zerem stopni, jest po prostu przypisane do temperatury, w której woda zamarza. Nasze 0 stopni Celsjusza to to samo, co 273 stopnie Kelwina. Skala Kelwina nie odnosi się do tego, co ma znaczenie dla nas na co dzień, więc ta liczba wydaje się być zupełnie losowa, ale to dlatego, że znaczenie tutaj ma właśnie to 0. Skala Kelwina nie posiada żadnych ujemnych temperatur, bo byłyby one fizycznie niemożliwe. 0 stopni Kelwina to najniższa wartość, którą mogłoby zaakceptować nasze uniwersum. Nic nie ma już poniżej. 0 absolutne to brak jakiegokolwiek, najmniejszego nawet, ruchu. Średnia temperatura przestrzeni kosmicznej to 3 stopnie Kelwina. Tyle dziś zostało z wielkiego wybuchu i gotującego się po nim wszechświata. Marne 3 stopnie, minus 270 stopni Celsjusza. To jest średnia wartość. W niektórych miejscach będzie to oczywiście trochę mniej, trochę więcej, ale nie tyle, ile udało się osiągnąć na Ziemi w laboratoriach. Naukowcy, wykorzystując odpowiednio skalibrowane lasery, polowali na pojedyncze atomy. Strzelali w nie tak, żeby spowolnić ich ruch, a później zupełnie wytrącając z układu te najszybsze. Udało im się tą techniką schłodzić mały układ do poziomu 1 miliardowej stopnia Kelwina. 0,000000001 stopnia. To jest najniższa odnotowana temperatura. W tak dziwnych warunkach, w miejscach zimniejszych niż kosmos, dowiadujemy się nowych rzeczy o materii. Hel okazuje się być jeszcze odporniejszy na chłód niż myślano wcześniej. Wraz ze spadkiem temperatury do 150 do 2,1 stopnia Kelwina płynny hel wciąż nie zamarza. Mamy przeszło minus 270 stopni Celsjusza i ciągle obserwujemy ruchomą ciecz. Ale w pewnym momencie jej zachowanie się zmienia. Ruch powoli zanika. Jak w każdym gazie, cieczy, czy nawet w ciele stałym, tak samo i tutaj wszystkie cząstki są w jakimś ruchu. Temperatura opisuje ten ruch, ale opisuje jego średnią, uśrednioną energię danego układu, bo w jednej części jakiejś substancji będzie trochę zimniej, w innej trochę cieplej, atomy będą żyć każdy trochę własnym życiem. Natomiast, kiedy temperatura zbliża się do zera absolutnego, zaczyna się dziać coś ciekawego. Każda z cząstek zaczyna zrównywać tempo z pozostałymi. Mimo że ruch wydaje się tutaj zanikać, to w rzeczywistości następuje pełna harmonia. Cząstki wreszcie zrównują swój krok.
a to, co razem tworzą, to, co uzyskaliśmy, nabywa nowych właściwości. Ze stanu ciekłego Hel przeszedł w stan nadciekły, podczas gdy nawet zwykła woda jest w jakimś stopniu lepka, chociaż nam się tak nie kojarzy, nadciekły Hel traci swoją lepkość. Z materiału, który wcześniej służył jako znakomite naczynie dla Helu, zaczynają wyciekać krople. Nieposiadająca lepkości nadciecz zaczyna płynąć w górę, wspinając się po ścianach. Będziemy wytwarzać coraz to niższe temperatury. Jednak jak bardzo byśmy się nie starali, schodząc do kolejnych poziomów poniżej 1 biliardowej Kelwina, prawdziwe zero absolutne jest nieosiągalne. Możemy się do niego zbliżyć, choćby i w nieskończonym stopniu. Możemy zawsze zejść niżej i niżej, jeśli chodzi o temperaturę, ale różnica pomiędzy jakimś ciepłem, a jego kompletnym brakiem, to już zupełnie inna bajka. Żeby uczynić coś zimniejszym, musimy jakoś pozbyć się z tego czegoś ciepła. Najprostszy sposób to będzie umieścić w pobliżu coś jeszcze zimniejszego, żeby zgodnie z prawami termodynamiki to ciepło uciekło z cieplejszej rzeczy do zimniejszej. Ale przecież nie znajdziemy niczego zimniejszego niż zero. Możemy też próbować siłą zatrzymać cząstki, sprzeciwić się ich ruchowi, ale żeby zupełnie zatrzymać ruch, musielibyśmy odizolować obiekt zupełnie od całego wszechświata. Jakakolwiek interakcja oznacza przecież wymianę energii, schładzanie jest wymianą, obserwowanie jest wymianą, cokolwiek, co sprawia, że cząstkę da się wykryć, że ma jakieś działanie, że jest. Absolutne zero jest nie tylko fizycznie nieosiągalne, bo nie jesteśmy w stanie wyssać z czegoś całkowicie energii bez używania energii, jest ono też sprzeczne z tym, co to znaczy być. Cząstka, która nie oddaje ani nie przyjmuje żadnej energii, po prostu nie istnieje. W naszej naturze ruch wydaje się być czymś szczególnym, specjalnym. Tak jakby naturalne było stanie w miejscu, a ruszyć to się dopiero trzeba. Być może jest tak, bo świat zawsze stawia nam jakiś opór. Przyciąganie ziemi, tarcie, nawet bombardujące nas powietrze. Im szybciej się poruszamy, tym bardziej planeta próbuje nas zatrzymać. I sam fakt tego, że czujemy ten ruch i czujemy różne prędkości, wynika właśnie z tego. Jednak we wszechświecie jeden ruch jest nieodróżnialny od drugiego. Nieważne z jaką prędkością, czy w jaką stronę poruszamy się w przestrzeni kosmicznej, prawa fizyki działają dokładnie tak samo. Nie da się poczuć prędkości, jeśli nie ma jakichś bodźców, po których moglibyśmy ją poznać. Co więcej, jeśli nie ma niczego, co by nas zatrzymywało, ten ruch będzie trwał w nieskończoność. Wszechświat z natury się nie zatrzymuje, a jeśli to wydaje się niecodzienne, wystarczy sobie przypomnieć, że cały czas, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy w zupełnym bezruchu, nasza własna planeta, a my razem z nią, obraca się i wiruje wokół Słońca. Samo Słońce też nie stoi w miejscu. Szacuje się, że odkąd powstał cały nasz układ, Słońce wykonało 20 pełnych obrotów wokół środka naszej galaktyki, która też nie stoi przecież w miejscu. Gdzie kończy się ten ruch? Tak w zasadzie to nigdzie. Możemy go sumować i sumować i sumować. Jedno wokół drugiego, drugie wokół trzeciego. Względem Ziemi możemy siedzieć na krześle we własnym pokoju i teoretycznie się nie ruszać, ale w tym samym czasie dla kogoś patrzącego z innej planety pędzimy przecież na tym samym krześle razem z całą Ziemią. Kto ma tutaj rację? Wszyscy. Teoria względności Einsteina, która mówi, że nie ma czegoś takiego jak ruch absolutny, właściwy, prawdziwy, jest tylko ruch względem czegoś innego, to nie jest tylko jakieś założenie. To jest rzeczywistość, którą obserwujemy. Nie ma jednego punktu, jakiegoś jednego miejsca, na które patrząc wszyscy zgodziliby się co do ruchu, który obserwują. On zawsze jest inny w zależności od perspektywy. Kiedy jedziemy na przykład samochodem, to nie czujemy tego ruchu, bo w nim nie jesteśmy. To znaczy jesteśmy dla kogoś, kto stoi obok na chodniku, ale dla nas wszystkie prawa fizyki zachowują się dokładnie tak, jak gdybyśmy to my stali w miejscu, a świat pędził wokół. Oczywiście my wiemy, rozumiemy to, że jesteśmy w samochodzie,
ale to tylko wydaje się mieć jakiekolwiek znaczenie. Nasza intuicja nie zmienia fizycznej rzeczywistości. Nawet jeśli staniemy w miejscu, zawsze z jakiejś perspektywy będziemy w ruchu.